się rzuca w oczy z tego wykresu, to jest po prostu... Tematyce wyludniania się Jeleniej Góry i sposobom rozwiązywania tego problemu zostały poświęcone warsztaty spotkania Miasto Twórcze, którego organizatorem było Stowarzyszenie ETOS. Wartością dodaną wydarzenia było to, że sympozjum miało charakter otwarty, w którym oprócz zaproszonych gości uczestniczyli jeleniogórzanie, którzy szukają lekarstwa na rozwiązanie tej toczącej miasto choroby. Szacuje się, że w ostatnich 20 latach Jelenią Górę opuściło 14 tysięcy jej mieszkańców. Całą sztuką jest to, żeby to lekarstwo znaleźć i bardzo ważnym jest to, żeby na problematykę, nieważne jakiego zagadnienia, podejść w sposób taki holistyczny, czyli wielowątkowy. Należy angażować ludzi z różnych dziedzin, niejednokrotnie nie muszą to być wybitni specjaliści, naukowcy, którzy badają dany problem, tylko niejednokrotnie angażuje się do takiego rozwiązywania problemów ludzi, których ten problem sam tak naprawdę dotyczy. Tych wszystkich ludzi angażujemy do tego, aby poszukać możliwie jak najlepszych rozwiązań poprzez właśnie tak zwaną analizę przyczynowo-skutkową. Rzeczą to rynek pracy, który determinuje z punktu widzenia ekonomicznego to, że ktoś mieszka w danym mieście bądź nie mieszka. Czyli na pewno musimy się zastanowić, w jaki sposób, być może na przykład śladami Rzeszowa, powinna podążać Jelenia Góra, aby powstawały tu atrakcyjne miejsca pracy, szczególnie dla osób młodych, które niedawno skończyły już studia czy szkołę średnią. Druga rzecz, no to coś, co determinuje wyjazdy, no to uczelnie wyższe, prawda? Tu też warto się zastanowić, czy oferta naszych uczelni jest adekwatna do tego, czego oczekują młodzi ludzie, prawda? Być może bardziej niszowe kierunki, był kiedyś pomysł z jednym silnym uniwersytetem w Jeleniej Górze. Pomysł być może kontrowersyjny, tak? A być może godny rozważenia. To nie jest na ten moment jakaś deklaracja, natomiast myślę, że rzecz, którą być może dzisiaj będziemy w jakiś sposób omawiać. Kolejna kwestia to sprawa mieszkań. Wiele młodych osób narzeka na to, że oczekuje bardzo długo na mieszkanie komunalne w Jeleniej Górze, a w momencie, kiedy mija okres karencji, okazuje się, że praw do tego mieszkania de facto nie mają, bo proces, gdzieś tam przepisy się zmieniły i z tego mieszkania skorzystać nie mogą. Także tu jest na pewno szereg problemów, na które trzeba zwrócić uwagę. Jest to miasto, które właściwie no, jest bardzo mało rozwojowe, a mogłoby być naprawdę kolebką i turystyczną, i rozrywkową, i tworzyć taką enklawę kultury Dolnego Śląska, gdyż jest tak wspaniale położone i ma takie walory krajobrazowe, ma takie walory kulturowe, że no po prostu aż żal na to patrzeć, jak w tej chwili niszczeje. Jeśli nie uda się zahamować tego trendu, to w 2050 roku w naszym mieście będzie mieszkało o 40% ludzi mniej niż w roku 1998.